Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, serwis testowy MediaTester. W ostatnich 2 dniach dostałem dwa takie same pytania od użytkowników, w jaki sposób sprawdzić zawartość pamięci wolnej na Samsungu Gear S, czyli na popularnym ostatnio smartwatchu producenta Samsunga. Jest to dość proste, myślę, że ten, kto już oglądał nasz film z menu lub na przykład szukał tego głęboko, no to znalazł tą opcję. Jeżeli nie, to pokazuję. Wchodzimy sobie oczywiście z dołu do góry do menu, następnie oczywiście ustawienia, bo tam mamy wszystko. Schodzimy na sam dół. Trochę może to nielogiczne, bo mogła być zakładka po prostu pamięć. Tu mamy Gear Informacje. Zwykle kto by patrzał do Gear Informacje szukać informacji o pamięci. No ale dobra, jeżeli już to weszliśmy, to mamy u góry Gear Informacje jeszcze raz, czyli tak samo. I dopiero tutaj, jak sobie zauważymy, oprócz jakichś tam danych odnośnie naszego telefonu i tak dalej, mamy na samym dole opcję informacje, domyślna pamięć 4 GB, ile jeszcze mamy wolnego miejsca. Tak więc jak widzicie, tu mamy kwestię pamięci wpisaną głębiej, już się nie wchodzi, żeby pokazało coś więcej, ale tutaj mamy informację jak byk. Mam nadzieję, że teraz już każdy będzie wiedział, gdzie zdobywać informacje, ile wolnego miejsca jeszcze pozostało. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem, że to chodzi o ilość zajętego, a nie wolnego, ale z tego co pamiętam, to ta kwestia tutaj malała, więc to było o wolne miejsce. Ok, z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam.